witam, już powiem oficjalnie jako prowadzący dzisiejsze spotkanie. Zarząd Okręgu nr 1 Ruchu Palikota. Wniosek o powołanie klubu Ruchu Palikota w Polkowicach, powiat Polkowicy. Na podstawie artykułu 12 Statutu Ruchu Palikota zwracamy się z uprzejmą prośbą o powołanie klubu Ruchu Palikota w powiecie polkowickim. Obejmować ono będzie obszarem działania teren powiatu polkowickiego. Zadania klubu będą realizowane poprzez aktywizowanie wszystkich form działalności partyjnej i społecznej, wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na działalność środowiska oraz na czynnym udziale w życiu politycznym gminy. Głównym celem działalności jest programem ruchu, obowiązującym prawem, postanowieniami statutu i uchwałami władz ruchu partyjnego. Gratulacje, to już chyba mnie się nie da. Czym się zajmuje? Jeżeli chodzi o... Ile masz lat? Faktycznie tutaj stanie. Głośno. To ja ci zrobię mały talk show. Tylko głośno. Jeżeli chodzi o wiek, zasadniczo, lat 23. Lat 23, jeżeli chodzi o zawód obecnie wykonywany, jest to dyrektor promocji. Gdzie? W Fundacji Toska, która ma siedzibę w Kocianowie. Fundacja działa po profilu artystyczno-społecznego. Jeżeli chodzi o doświadczenie w szefowym branży, jestem od kilku lat w zakładach prawnicowych, między innymi pikulami się rozgrywa się w Michałowie, z organizatorem festiwalu Wrocław Festiwal do Wrocławia. Osobno jestem, że tak powiem, poza tym dziennikarzem, który publikuje swoje komentarze oraz pracę wody w czasie Kocianowa. To jest w kierunku studiów z krytykiem artystycznym. W trakcie czy ukończone? Mieszkasz? Kocianowie. Cały czas obecnie. To, że jak powiem, po powrocie z Wrocławia. Cóż jeszcze? Ktoś jeszcze jakieś pytania ma? Znamy cię. Gdzie mieszkałeś we Wrocławiu? Na ferie. Gdzie? Wyżej bliżej autostrady. Nie do mianych klap. Piłkarski czy partyjny? Nie, żaden z tych. We Wrocławiu. Była mega, może są na Wrocławiu. Chciałbym ogłosić, że przewodniczący ruchu Palikota w powiecie polkowickim został pan Piotr z tego roku. Zebranie odbyło się przy ulicy Szkolna 251 100 Polkowicy. Na zebraniu stawiło się 12 członków klubu. Wymagana kworum do podjęcia uchwał wyborczych wynosiło 7. Przewodniczący zebrania stwierdził, że jest wymagane kworum do odbycia zebrania i podjęcia uchwał wyborczych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do dzisiejszego protokołu. W zebraniu wzięli ponadto udział Grzegorz Kunecki, przewodniczący zarządu okręgu wyborczego nr 1, członkowi zarządu, okręgu wyborczego nr 1 oraz rzecznik prasowy okręgu wyborczego nr 1. Przewodniczący klubu... Teraz sobie może chwileczkę. Rzecznikiem prasowym, nie gadać. Rzecznikiem prasowym okręgu nr 1 jest Justyna Miller. Także wszystkie wiadomości bardzo proszę przekazywać do mnie, żebym ja była na bieżąco. Adres mailowy, proszę. Już podaję. I jeszcze z nami są członkowie zarządu okręgu nr 1 i to jest wiceprzewodniczący Przemysław Kaczałko, sekretarz Grażyna Rygiel i skarbnik Izabela Krzysiek. Przewodniczący klubu otworzył zebranie. Poinformował osoby uczestniczące w zebraniu o zasadach uczestnictwa w zebraniu oraz o możliwości wglądu do listy członków klubu. Następnie przewodniczący klubu poddaje pod głosowanie porządek obrad. W części ogólnej porządku obrad. Punkt pierwszy otwarcie zebrania. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci powołanie komisji skrutacyjnej. Punkt czwarty wybór wiceprzewodniczącego klubu. Punkt piąty wybór sekretarza klubu, punkt szósty skarbnika klubu oraz sprawy różne. Teraz będzie się głosowanie w trybie jawnym za przyjęciem porządku. Kto jest za? 12 osób. Komisja skarbnika musi nas zaznaczyć i powiedzieć, że nie. Tutaj to może będzie tak widać. A to może ma było tak. Teraz tak, przystępujemy do punktu. Powołania trzyosobowej
sekretarza pana Kamila Wyszyńskiego i na skarbnika pana Mateusza Stoszkiewicza, które odbędzie się. By było i z rzecznikiem. Wszystko dobrze. I, no i myślę, że no, życzę powodzenia w powiecie polkowickim. Nie? No mam nadzieję, że będzie to owocna współpraca. Z mojej strony chyba wszyscy są, jak najbardziej widzę, już uśmiechnięci, że wszyscy... Ja tutaj jeszcze w porządku obrad mieliśmy w siódmym punkcie sprawy różne, także możemy teraz przejść do spraw różnych. Każdy może powiedzieć, co myśli, co chce i tak dalej. Kwestie spraw różnych. Ja bym miała taką...